Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Prison Simulator. Nie wiem, dlaczego czasami respię się tutaj, a czasami respię się w szatni. Jakieś takie dziwne. Słuchajcie, idziemy do pokoju przeszukań. Takie to tutaj losowo zadania zostały przydzielone. Zobaczmy w ogóle, co tutaj jest. Przyjmowanie więźniów, dobra. Rozpatrywanie wniosków, ok. Zwalnianie więźniów, pralnia. Oraz spacerniak. No dobra, no możemy dzisiaj sami wykonać te prace. Gamoniu ty. Także zróbmy to, odwiedźmy tutaj pokój przeszukań, przyjmijmy nowych pensjonariuszy, że tak powiem. Także niech i tak będzie. Dobry. Sprawdźmy dokumenty tego miglanca. Zobaczmy, Peter Jackson tu się zgadza i tutaj również się zgadza. Płeć, no mężczyzna, dobrze, niech i tak będzie. Numer dowodu 675034. To się zgadza. I tu też się zgadza. Odciski palców. Też się zgadza. Za ludobójstwo 23 lata dostał. Żadnych chorób nie ma. No okej, niech i tak będzie. No to przyjmujemy szanownego pana. Dobra, zobaczmy. Tutaj widzę, że wszystko w porządku. Przeszukaj więźnia, proszę. Nie ma nic. Że co? Śmigaj. Jaką łysinkę z tyłu ma. Podobnie jak ja. Dobra. Następny. Nie no, ja takiej nie mam jeszcze. Paul Thompson. Dobra, tu by się zgadzało. Tutaj też by się zgadzało. Elegancko. Mężczyzna, tak. Ważność. Zwracamy uwagę na ważność tego dokumentu? Gdzie tu jest jakaś data? Nie wiemy. W każdym razie. Numer dowodu 999254. Tu się zgadza i tu też się zgadza. Dobra, odciski. Wszystko jest dobrze. Gościu 16 lat za przestępstwo podatkowe dostał. Dobrze. Proszę uprzejmie. I hopsa. Zobaczmy. No tutaj coś by się znalazło. A patrz, kurde. I co teraz będzie? Widzisz? Miglancu? Coś chciał tutaj przemycić. Dobra, gościu na pokoju śmiga. Następny. Dzień dobry panu Tomowi, Tom Dunkel, niech i to będzie, tu się zgadza, tu się też zgadza, jest mężczyzną, to też się zgadza, 676779, to znaczy przynajmniej na razie, później zostanie jakoś lucesitą na pewno, tu jest ok, no i co tam dalej mamy, odciski, nie? Rozpowszechnianie pirackich gier, 5 lat, takie pitu. Dobra, rzeczy osobiste. Coś przytachał. O, dobrze, weźmy. Będzie można tutaj ogarnąć temat. Albo, o, tak. I co żeś tutaj? Igłę? Z stogu siana? Dobra, udało się. A mnie zaraz pała może świeżbić. Śmigaj! Nie oglądaj się za siebie. Jeszcze nie trafisz w otwór drzwiowy. Dobra, elegancko. Mamy czas wolny. 99,9% respektu u strażników, więc dobrze. Co byśmy mogli porobić? A, tam kamera jest do naprawy, okej. No widzicie, to chyba po niedawnym monitoringu. Musimy śmignąć i naprawić. Tak, faja. Dobrze. Jak to się kuźwa robiło? No. A to bo tutaj trzeba śrubki odkręcić. Trochę to potrwa. Te śrubki to są niby krótkie, ale długo się odkręcają. Okej. O ty synu, trochę przesadzili z tymi śrubami. Przecież one nie są takie długie.
Dobrze, co tu trzeba naprawić? Kabelki trzeba powymieniać. I to. Co tam się? Kto mi tam gwizda? Tutaj kabeleczki tak samo, napraw. I... A, tu jeszcze. Dobra, napraw. To też napraw. A tu jeszcze jeden kabelek niewymieniony. Czemu to? Czemuż to tak? I to. Tam soczewka chyba. No dobra, chyba wszystko. Nic już mi się tutaj na czerwono nie podświetla. No i na tym, kuźwa, zmarnowałem czas wolny. I 120 dolców. No dobra, idziemy do pokoju nauczelnika, będziemy sprawdzać wnioski, szanowni państwo. Zobaczymy, jak tutaj dzisiaj wygląda sytuacja z restrykcjami. Kto nie będzie otrzymywał pozytywnej odpowiedzi, jak to będzie. Nie wiem, dlaczego jeszcze muszę z takiego konta korzystać. Prośby i skargi więźniów mogą być rozpatrzone tylko z listem polecającym od strażnika dowodzącego danym blokiem więziennym. Dotyczy tylko dzisiejszych wniosków. Dobra, prośby i skargi więźniów. Okej. Czyli list polecający. No to zobaczmy tutaj, jak tutaj się... Składam wniosek z prośbą o przepustkę na okres 7 dni z powodu ślubu mojej córki. Znowu na Hawajach. Ale... Przede wszystkim, tutaj już widzę, że mi się chyba podpis nie zgadza. Pieczątki może by się jej zgadzały. Nie wiem skąd mają. Jeszcze się znęcał nad psem. O ty kuru. To się nie zgadza raczej. A no więc właśnie. Plus do tego nie ma listu polecającego, także żeś se pojechał. W dupę do psa, że tak powiem. O, następny kuźwa. Letter of recommendation. Co, dlaczego to jest po angielsku, kuźwa? I co ja mam z tego zrozumieć, no? No dobra, no to posprawdzajmy chociaż te podpisy, no. Dobra, Kenneth Skyrunner. A my mamy takiego tu w ogóle? Aha, to jest ten Miglans. No dobra, no ale mu się tutaj wszystko zgadza, no to... Niech i tak będzie, proszę. Dobra, następny. O, ułaskawienie dla Charlesa Martineza. Dobrze, Ronald Trunk. Wszystkich, do których przyjdą te prezenty, pozdrawiam, gdyż wiadomo, że tego dnia ja, Ronald Trunk, prezydent Stanów Zjednoczonych, na mocy moich uprawnień wynikających z artykułu bla bla bla, Charles Martinez. Częściowego ułaskawienia. A jak to można częściowo ułaskawić, a częściowo nie? No tego nie za bardzo rozumiem. Dobra, musimy posprawdzać tutaj podpisy bardzo dokładnie, zwłaszcza podpis pana prezydenta. Plus pieczątki jeszcze, ale pieczątki to myślę, że się chyba będą zgadzać. Raczej gościu nie mógłby podrobić pieczątki tutaj tej. No dobra, no ma gość farta, tak? Ma gość farta, niech i tak będzie. Proszę. Mógłbym odmówić, no ale jak? No ale jak? Dobra, następny. Proszę o przeniesienie mnie do innego bloku. Aha. Dobra, tu chyba wszystko się zgadza. Helmut Jackson. Tutaj jest Helmut Jackson. 166758. To się zgadza. Pieczątki. Na pierwszy rzut oka tak. Wszystko dobrze. Podpis tego Miglansa. Gwałt i morderstwo. No dobra, przenieśmy go, proszę uprzejmie. No, skoro jest list polecający, to proszę bardzo. I ostatni wniosek. Leo Clark. 134692. No i okej. Uprzejmie proszę o dostarczenie nowych książek. Dobrze, niech i tak będzie. Widzę, że tutaj się raczej będą podpisy zgadzać, ale to ja wolę sprawdzić, bo tam... Po co pod tym... Jakieś nieścisłości mają być. Ciemiej. No i dobrze, bardzo ładnie, elegancko. Czas wolny ponownie mamy. Nie wiem, co by tutaj można było porobić. Może by... Nie ćpaj w pracy. Bo cię zwolnię, zobaczysz.
na strzelnicę możemy wejść. O, czemu by nie? I co tutaj teraz będzie? Co tu? Wyczyść broń. O, no możemy. Czemu? Fajny karabinek. Czemu nie? Proszę uprzejmie, zdemontujmy co możemy. Jak się to kuźwa? Rozłóż. No, to hop, hop. Kolimatorek do zdjęcia. A, i to, że takie tutaj cuda. I teraz wybierz część. No to zacznijmy może od bazy. A tutaj będziemy tym. No co jest, no? Jak wcześniej muszę użyć spraya, jak się... No to czemu się nie pali na czerwono, że trzeba go użyć, co? A, nie, bo to chyba tutaj to zielone akurat to jest to, czego musimy użyć. Coś tak mi się wydaje. No dobra. I teraz musisz użyć szczotka. Czyli tego? To jest szczotka. Naciśnij właściwy przycisk, S. A, S. Chuźwa. D, W. W to się jeszcze nie bawiliśmy. Musisz użyć ściereczka, dobrze. No dawaj. Jezu, jak macha tą ścierą, kuźwa. Oj, gościu. Tak to nie wyczyścić, no. Ale wyczyścił, no. No dobra, to to mamy. Element jest całkowicie czysty. Bardzo dobrze. Teraz wybierz narzędzie wstecz. Teraz, co tutaj jeszcze było do czyszczenia? No moglibyśmy to też wyczyścić, czy nie? Moglibyśmy. No halo. Kuźwa. Okej. Okay. A będzie elegancko. Czemu to się... Wiecie co, powiem wam szczerze, dziwne to. Dobra, zobaczmy, czy gdzieś jeszcze coś tutaj jest obsrane. Nie pokazuje mi procentowo. I tutaj już nic nie robimy. Dobra. Weźmy ten magazynek. Co prawda on się na zielono tam podświetlał, ale jak już czyścimy, to niech będzie po całości, tak? Dobra, obróćmy. Tutaj jeszcze troszkę. O, elegancko. No i dobra. To byśmy mieli ściereczka jeszcze. Jeśli się będzie świecić. Dalej. Jeszcze tu kolba. Zobaczymy, zobaczymy. Dobrze. I ściereczka jeszcze. No. Ależ tu. Normalnie pendolino. No i poskładajmy to wszystko. Proszę uprzejmie. Kolimatorek, kolba i magazynek. I co? No i to już wszystko. Nie wszystko? Przecież to wszystko już jest. O co chodzi? No złóż. A, dobra, trzeba było kliknąć na niego. No dobrze, dostaliśmy jakieś hajsiwo. Co prawda bardzo, bardzo, niewielką ilość. Czekajcie, do tej. Do sali przesłuchaj musimy. Indomatati. Dokładnie tak jak Godosz, synu. I tym razem będziemy zwalniać więźniów. No to się zaraz okaże. Przyjmijmy pierwszego interesanta. Dobry. Poprosimy paczuszkę. Czy ja chcę to tak na wyjściu? Gość. Zobaczmy. Edward Davis. Edward. Ojej, ja nie wiem, czy ja chcę cię wypuścić, jak ty jesteś taki napalony strasznie. 979233. Dobra, to by się zgadzało. I tu też by się... Zamknij, kurwa, mordę! Przecież ja nie słyszę własnych myśli. Nuden? Jakieś nudesy? Spierdalaj mi, kurwa, z tego więzienia, bo... O, 100% u strażników, elegancko. Dobra, wzywamy następnego.
No. Ale zdziwiony, jakbyś tu był pierwszy raz. A jak cię przyjmowali, to, to też żeś tutaj był. Dobra, pokaż kotku, co masz w środku. Swenson. To się zgadza. Tu się też zgadza. Dobra, elegancko. Jest mężczyzną rzekomo. Przetrwałeś, jak rozumiem, te? 25-51-92. 25-51-92. I tu to samo. No okej, okay. Odciski palców sprawdźmy. Elegancko. Dobrze i... Proszę bardzo. No i następnego Midlandsa. Poważnie? Ono, ono. Michael Lee. No i niech tak będzie. Tutaj Michael Lee. No dobrze. 69, 59, 9... Spokojnie. 95, ja tylko czytam. Urła. 69, 59, 95. Dobrze. 69, 59, 95. Tu się wszystko zgadza. Odciski palców. No i dobra. Niech tak będzie. Proszę uprzejmie. Kuźwa, jaka nagła zmiana barwy głosu, nie? O, ale dlaczego ja tutaj niczego nie dostałem? Nic kompletnie. Znowu mamy czas wolny. To jak możemy go wykorzystać, słuchajcie? Co możemy zrobić? Co możemy zrobić? No mamy spacerniak tam, czekajcie, bo teraz jakoś spacerniak będzie chyba też, nie? A, pralnia będzie. Tak się zastanawiałem, czy może krzepę trochę tutaj jeszcze podnieść, czy też może nie podnosić. A ja bym może jeszcze raz poszedł na strzelnicę. Co wy na to? Co? No tak... Monitoring to nie. A strzelnica to tak. I zobaczmy, co tym razem mamy do zrobienia. Tutaj możemy czyścić broń, ale możemy też strzelać. To tym razem może postrzelajmy. Trening. O! Dobra, zobaczmy. Stanowisko pierwsze. Z broni krótkiej żeśmy strzelali tutaj. Z broni maszynowej jeszcze nie. To moglibyśmy spróbować. Zobaczmy. SMG może... No weźmy ten karabinek, zobaczmy. Musisz być... Naprawdę? Aha, czekajcie, dobra. I to będzie... No dobra, to wyczyśćmy najpierw tę broń, to strzelanie to sobie później, jak już będziemy wszystko mieli poczyszczone, to wtedy ogarniemy. Magazynek, kolimatorek. Dobra, z szyny zdejmiemy tutaj oprzyrządowanie całe i zaczynamy. Najpierw szpreja, tak? Fajny, fajny, podoba mi się. No, tu tak, to tak trochę trzeba dokładniej. A, już nie trzeba. Ciekawe. Ściereczki musimy użyć jeszcze. O, co to tak? Z tymi ścierkami to tak, proszę państwa, czasami jest, że... Z tą ściereczką, że ona nie chce zaskoczyć, jakby tak nie chciała czyścić, nie? I jeszcze tutaj, proszę bardzo. Aha, tutaj też mamy tę minigierkę taką. No, coś tam się udało. Coś jeszcze? Nie. Teraz tak, ten kolimatorek ogarnijmy, bo on też wymaga oczyszczenia. I zobaczmy, gdzie. Tutaj jakiś syf jest na soczewce. Tutaj. Tutaj na górze też widzę. Proszę bardzo. No i jeszcze soczewkę z drugiej strony sprawdzimy. Aha. A, tu jeszcze. Dobra. Patyczkiem do uszu. I czy... No dobra, to już wszystko. Okej. Okay. I dalej. Mamy tutaj... element broni... zakładany na szynę. Dobra, jak to pracuje, to tu się nie da nic zrobić.
I jeszcze co nam zostało? Magazynek. Szpreja musimy użyć. Proszę uprzejmie. Wyszprejujemy. Ściereczka, jak najbardziej. No i właśnie. I ona to tak trzeba chwilę odczekać, jak się ją bierze i wtedy zaczyna działać. No dobra. I musimy to poskładać. O, proszę uprzejmie. Pyk. Pyk. Kolimatorek i magazynek. I elegancko. No kolejna kasa wpadła. Dlaczego mi spadło u więźniów? Za co? Mamy iść do pralni tym razem. No to mamy ją tutaj. Dobra, niech i tak będzie. Przeszukaj. Ale to przeszukaj, no. A widzicie, tej marynarki to powiem szczerze, nigdy jeszcze nie przeszukiwałem, bo nie wiem czemu. Nie da się po prostu. Dobrze, wypierzemy wszystko. Ale dzisiaj, kurde, jestem wydajnym naczelnikiem, naprawdę. Bez kitu. Dobra, weźmy kolejną rzecz. Proszę bardzo. No właśnie tam, no. Dobra. To do suszareczki elegancko i jeszcze ostatnia marynareczka tutaj została od munduru. Trochę, proszę państwa, nazbieram kasy, tak, taki pomysł jest tutaj. Trochę nazbieram kasy, jeżeli chodzi o pieniądze więzienia, po to, żeby móc dalej rozwijać, bo tam chcieliście, żeby właśnie więzienie rozwijać, nie? No dobrze, to co? To mamy jeszcze strzelnicę, tam broń poczyszczona jest, wszystko ładnie, pięknie, elegancko, proszę państwa, więc myślę, że teraz to już możemy sobie z tego karabinku postrzelać. Stanowisko pierwsze, potwierdź, karabin, no i zobaczmy, jak to tam będzie wyglądało. No. Dobra, zobaczmy. Celność 92%. Zaraz, ta rozgrywka, poprzednia rozgrywka. Ale jak 92%? Ale to w stosunku chyba do broni krótkiej mnie to podsumowało. Tutaj 95%. Punktów 55, no ale tutaj 59. Tu czas 22 sekundy, tu 35. No dobra, no to idziemy na spacerniak, szanowni państwo. Wyprowadzimy tych miglanców na spacerek. Zobaczymy, co się tym razem będzie... Czekajcie, bo się chyba trochę ten... A, tam idziemy. Co się dzisiaj będzie działo? Siema, miglance. Jakoś was... Nie wiem, czy mi się wydaje, czy ich jakoś więcej się zrobiło. Z tamtym... O Jezu, ale mnie przydusiło, sorry. Z tym miglansem trzeba by porozmawiać, bo uważa, żeśmy przypadkowo go tam wzięli. No dawaj, dobra. Kupa gruzu i piachu do dupy taki specjalnie. Co ty pierdolisz? Dobrze, no mamy pilnować porządku. Wyciągnijmy sobie pałę. I sprawdzamy. Czy tu coś będzie? Strażnik mnie obserwuje. Dobra. A tamten co robi? Oho! A spróbujmy gwizdnąć. A
Halo? Kolego! Och, masz jeszcze pożar. Dobra, to się udało ugasić. Tego Midlandsa trzeba tutaj uspokoić. Co ty odpierdzielasz? Urwiłem się, dobra. nie, dobra. Naprawisz to, a potem pójdziesz się uspokoić do swojej celi. No, on w ogóle nie reaguje. Nic nie robi. Musimy wezwać tego. Znaczy, musimy go odesłać do... Do czego musimy go odesłać, kuźwa? Do sanitariusza. Kolega się, kuźwa, podjarał tam strasznie. No dobra, czy oni coś jeszcze będą odpieprzać, bo... Trochę tego respektu poszło w dół. Tutaj nic nie ma. Sobie chodzę z tą pałą. Czy on naprawdę nie będzie nie zaprzestanie swoich czynności obecnych? Tylko sprawdzam, to też moja praca. Ty. Nie, to tak jakby... Coś się tu przywiesiło u niego, ale no trudno. No nie chcę krakać, ale jak na razie to jest spokój, o dziwo. Tylko tam... jeden incydent był z masową bijatyką, a tak to jest w miarę. 78,1% respektu więźniów, ale stuwa u strażników. Także nie ma z tym problemu większego. No i troszeczkę sobie tego respektu tutaj podniesiemy, no, z tym, że no, wiadomo, no straciliśmy, nie? No to teraz to pójdzie na wyrównanie i tam ciut troszeczkę więcej będzie niż mieliśmy. No. 74,1. O kurde. Zawciry? Obywa. Pies się topi, łańcuch pływa. Dobra, idziemy do pokoju odpraw oddać grubemu zmianę. Nie wiem, dlaczego ja się muszę przed nim tłumaczyć. Jako ten. Dyr. Tutaj. Siema, gruby. Powiedz mi, dlaczego ja się muszę przed tobą tłumaczyć, ciulu? Tisto mi tma. Tak, wszystko zrobione, tak, koniec na dziś. 1511 mamy kasy, jeżeli chodzi o więzienie. No i dobra. I to będzie na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.